Cześć, w tym filmie pokażę Wam, jak włączyć tryb samolotowy w telefonie. Najprostszym sposobem, żeby to zrobić, oczywiście jest przeciągnięcie belki w dół i przejście na skróty. W wielu telefonach tutaj się pojawia tryb samolotowy do włączenia, u mnie tego nie ma, więc musimy to zrobić w inny sposób. A więc musimy wejść sobie w ustawienia telefonu. No i jak widzicie, na, pierwszy, na pierwszym wierszu mamy tryb samolotowy. Klikamy Pojawia nam się tutaj ikona samolotu, no i w tym momencie telefon ma zablokowany dostęp do internetu, do połączeń głosowych, SMS-ów i MMS-ów. Tryb samolotowy jest głównie tutaj potrzebny w przelotach samolotowych, jak wiecie. Jeżeli ktoś z Was przynajmniej raz leciał samolotem, no to najczęściej stewardessa prosi, o wyłączenie telefonu przez pasażerów przed startem samolotu. Dlaczego? Ponieważ każdy telefon, który korzysta oczywiście z sieci, tutaj operatora, łączy się z nim, może zakłócać po prostu działania sprzętu elektronicznego w samolocie biorąc pod uwagę skalę, liczbę osób które przelatują, jeżeli każdy miałby włączony, miałoby to realny wpływ po prostu na błędne odczyty po prostu narzędzi, tak? czyli urządzeń na samolocie, więc jest to po prostu potrzebne wtedy i wyłączamy ten tryb, tak, więc do, warto dodać jeszcze, że włączony tryb oczywiście w samolocie samolotowy tak zwany powoduje, że telefon zużywa dużo mniej baterii Baterii, tak? Jest wydłużony czas baterii w telefonie. No, pamiętajcie tylko, że włączony tryb samolotowy nie oznacza, że nie możemy skorzystać z telefonu. Połączenia głosowe i internet jest wyłączony, natomiast można robić zdjęcia, nagrywać filmy, grać na telefonie, więc te wszystkie funkcje działają. Jeżeli pomogłem w tym filmie, oczywiście koniecznie zostaw lajka w górę oraz komentarz, no i subskrybuj kanał, a będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. Dzięki za uwagę, cześć.